zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co się dzieje w Ameryce? Biden rozdał 500 miliardów dolarów dla lewackich studentów, którzy studiowali granie na fujarce, różne transgenderyzmy i sprawy bojowników o sprawiedliwość społeczną. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No teraz wojsko. Wojsko też amerykańskie, no to zaczęło przyjmować homoseksualistów jakiś czas temu. No teraz zastanawia się, jak poprawić przekrój żołnierzy w armii amerykańskiej, żeby było więcej transwestytów, żeby było więcej kobiet, żeby było więcej różnych narodowości, różnych religii i tak dalej. Także wojsko jest następne do rozwalenia. Na dzisiaj Biden rozwalił w zasadzie amerykańskie szkolnictwo. Biden obiecał unieważnić 500-600 miliardów dolarów w pożyczkach, właśnie te pożyczki na zajęcia grania na fujarce. Co to jest 500-600 miliardów? No to tak sobie przeliczyć, no to jest dosyć prosto, bo w Ameryce jest 320 milionów ludzi. No to jeżeli by było 320 miliardów dolarów, no to jest 1000 dolarów na każdego, przepraszam, 1000 dolarów na każdego człowieka, no, a że pracuje mniej więcej 120 milionów, no to jest około 3000 na każdego pracującego podatnika, no, dlatego, że to jest bliżej 500-600 miliardów, a nie 300, no to jest około 5-6 tysięcy na każdego człowieka, który pracuje. Także możecie sobie wyobrazić, jaka to jest skala tych podatków. To unieważnienie 10 do 20 tysięcy dolarów, no to i tak nie załatwia niczego. Jedyne, co się stanie, to się stanie to, że koledże, uczelnie będą jeszcze droższe, bo uczelnie przez ostatnie 40 lat, kiedy rząd zaczął ingerować w pożyczki dla studentów, no to uczelnie po prostu widziały, że państwo gwarantuje pieniądze, banki dają pieniądze, no to te opłaty wzrastały około 6-7% rocznie, kiedy inflacja była 1-2%, tak? Także nie ma tutaj żadnej tajemnicy czy żadnych magicznych spraw. Po prostu uniwersytety wiedziały, że pieniądze mogą brać jakie chcą i ludzie po prostu będą się zapożyczali. Cały ten uniwersytety bardzo często zachęcają takich niedoświadczonych młodych ludzi, żeby oni po prostu brali te nieprawdopodobne pożyczki. No to jest moralnie, to jest złe. To moralnie to jest po prostu zgniłe i zepsute. No i żeby to zreperować, no to zajmie nie wiadomo ile czasu. No ale to jest straszne, że komuniści mogli doprowadzić do tego, że wyprali mózgi studentom, przy okazji wpędzili ich w nieprawdopodobne długi, no i te nieprawdopodobne długi zostały przerzucone bardzo często na plecy rolników, robotników, chłopów, ludzi, którzy po prostu wybrali inne zawody, a muszą płacić podatki. Biurokraci, którzy pokazują, mają obsesję na punkcie tego, że rodzaju męski, żeński i nijaki, mają obsesję na punkcie tego, że do chłopców mówić dziewczynki, do dziewczynek mówić chłopcy, mają jakieś te obsesje na robienie znaków na tych wspólne ubikacje i tak dalej. No cały ten homoseksualizm, transgenderyzm, to wszystko oszalało.
było. No i przy okazji wrzucają te 600 miliardów dolarów na plecy tych studentów, a później dyskretnie przejmują, przekładają to na podatników. No jak to się skończy? No to się skończy tak, że za jakiś czas, jeżeli normalni nie wygrają, a wygrają teraz w listopadzie i kiedy normalni wybiorą prezydenta 2024, no to komuniści prowadzą do tego, żeby był jednopartyjny system komunistyczny. Oni po prostu nie mają chęci myśleć o demokracji. Komunizm nie zakłada demokracji, komunizm zakłada jednopartyjne myślenie, komunizm zakłada, że nie ma różnorodności intelektualnej, polityczne myślenie. No co to jest polityczne myślenie? To jest komunistyczne myślenie, czy komunistyczne polityczne myślenie. Po prostu trzeba mówić po linii partii i to, co linia partyjna prawidłowo powie, no to jest polityczna poprawność. To trzeba być politycznie poprawny. No i teraz to się pokazuje właśnie na wszystkich tych uczelniach amerykańskich, że tam nie ma dialogu. Tam nie ma dialogu, tam nie ma rozmowy, tam nie ma debaty. Także to jest problem z amerykańskimi studentami, bo jest coraz mniej amerykańskich studentów. Te pokolenie powojenne, ich dzieci już powiedzmy podorastały, teraz tych 18-latków jest coraz mniej, także jest coraz więcej zagranicznych studentów, no ale ci studenci z zagranicy, no to też to są z reguły dzieci bogatych rodziców, to są jakieś takie elity biznesowe czy polityczne, no i oni nie będą chcieli wydawać 80-30 tysięcy na rok po to, żeby ich córka przyjechała do Ameryki i na lewackim uniwersytecie doszła do wniosku, że jest chłopakiem, albo chłopak, żeby doszedł do wniosku, że jest dziewczyną. Także ta utopia, którą teraz propagują, no i ta moda tych młodych ludzi. W Ameryce około 13% zaczyna się deklarować, że jest transseksualna. Także, że po prostu to ogłupienie jest nieprawdopodobne, no ale ta polityzacja, upolitycznienie tych wszystkich rzeczy, cały świat ogląda, no i nie będą chcieli przyjeżdżać do Ameryki, żeby się uczyć. Miliony jest studentów na amerykańskich uniwersytetach i koledżach. No większość z nich wraca do swoich krajów ojczystych jako zawodowi. No inżynierowie wracają, no lekarze i tak dalej, no ale dużo z nich idzie w te kierunki humanistyczne, idzie w kierunki te humanistyczne, no i później tam będą jakoś kształtowały ten swój własny kraj, no ale to większość tych normalnych narodów, które ma pieniądze, żeby wysyłać ludzi, no to nie będzie ich wysyłała do Stanów Zjednoczonych, dlatego, że po prostu wszyscy normalni, wszyscy konserwatywni widzą, że to jest coś nienormalnego. Amerykanie już zaczynają się zastanawiać, jaki jest sens chodzenia na uczelnie, jeżeli spora część, 40% młodych Amerykanów od 21 do 27 roku życia, no to nie pracuje w tym kierunku, w którym uzyskała wykształcenie za kilkadziesiąt tysięcy. No i to jest powszechnie znana prawda. Uniwersytety pompują te dyplomy. Te dyplomy są coraz mniej, no można powiedzieć, wartościowe. To wszystko jest jakoś tak przekłamane i dużo tych uniwersytetów polega na zagranicznych studentach.
No, te drugorzędne koledże, gdzie się wielu dostaje, no to one też zaczynają tracić pieniądze. No te lewactwo amerykańskie, no to w ogóle międzynarodowo, no to nie jest takie apetyczne, nie jest do zaakceptowania. Te wszystkie rodziny, które mogą zapłacić za to, nie będą się na to decydowały. Także, że to będzie duża poprawka, to będzie duży spadek tych międzynarodowych studentów. Australia, Kanada, te wszystkie, Wielka Brytania, no to oni mają dużo tych koledzy i uniwersytetów i są dużo, dużo tańsze niż w Ameryce. Także, no i nie ma aż tam tak bardzo dużo tego lewactwa. No jest lewactwo krajowe, no ale na uczelniach jednak nie za bardzo jest. W Ameryce teraz polityczna jest nawet matematyka, Szekspir, język angielski. No wszystko jest w Ameryce przedstawiane z perspektywy rasizmu i antyhomoseksualizmu i tego rodzaju rzeczy. Chińczycy coraz mniej wysyłają tych swoich, no rząd chiński wysyła coraz mniej, no i rodziny chińskie wysyłają coraz mniej, także to już nie jest takie atrakcyjne. No, Ameryka wysyłała, czy zakładała te koledże amerykańskie na całym świecie. To wszystko po prostu, te ostatnie 150 lat amerykańskich uniwersytetów, to rozpada się. Te amerykańskie uniwersytety kształciły liderów, przywódców międzynarodowych, no ale to była inna demokracja. To były jakieś wartości wolnorynkowe, to były jakieś wartości kapitalistyczne, to były Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, tradycja, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy. No teraz Ameryka uczy komunizmu. 95% uniwersytetów i koledzy, no to jest po prostu jednopartyjny komunizm, tam nie ma żadnej szansy na jakikolwiek dialog. No jest źle, dlatego że jeżeli w Ameryce zaakceptują czy wprowadzą tą poprawność polityczną, no to cały te światowe elity, światowe międzynarodowi studenci przestaną po prostu przybywać do amerykańskich koledzy. Amerykanie sami w sobie też po prostu odpuszczą. No i uczelnie zdechną. Zdechną tak jak wszystko, kiedy komuniści się za coś wezmą, no to wszystko zdycha, zaczyna brakować piasku na Saharze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Nie głosujcie na komunistów. Teraz Amerykę komunizm kosztuje od 500 miliardów dolarów do 1,5 tryliona. Ameryka ma już ponad 22 tryliony dolarów długu. No nie ma tego jak czym spłacać, a komuniści drukują jeszcze więcej pieniędzy. Dow Jones, no to już czwarty dzień, kiedy Dow Jones spada, jest po prostu Nie jest dobrze. Także trzeba liczyć na te wybory międzyprezydenckie 8 listopada, we wtorek, w drugi wtorek listopada. Także jeżeli mieszkacie w Ameryce, to głosujcie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. 500 miliardów do 1,5 tryliona za
naukę gry na fujarce, czy zajęć o transwestytach, czy sprawiedliwości społecznej. No, nie nauczą matematyki, nie nauczą Szekspira, ale nauczą dzieciaki, że są chłopcami zamiast dziewczynkami. Zdrowia dla normalnych.